Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A naszym gościem dzisiaj ksiądz Paweł Pająk, proboszcz parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Olszance. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie pana, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj spotykamy się w wyjątkowym czasie, w niełatwym czasie. Dzisiaj w Sejmie cztery projekty liberalizujące prawo aborcyjne. Komitetu Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy. Nie będziemy może skupiać się za bardzo na tych sprawach technicznych. Ja zapytam wprost, co to za dzień dzisiaj mamy w Polsce, księże, pod kątem duchowym? Tak, dzień bardzo ważny, dzień bardzo szczególny i powiem szczerze, wielokrotnie już byłem tutaj u was na rozmowach. Każda z tych rozmów była jakaś taka luźna. Pewne rzeczy mogliśmy sobie mówić, dowiadywać się pewnych rzeczy na spokojnie. Natomiast już jak dowiedziałem się o tym, że będziemy rozmawiać, powiem, czuję jakiś taki wielki ciężar, ponieważ sprawa jest bardzo poważna. Bardzo czuję ten ciężar, dlatego że tutaj sytuacja to już nie jest czegoś, czy się dowiemy czegoś, czy nie. Tylko tu jest sytuacja, w której my jako naród, jako Polska jesteśmy w tym momencie postawieni. Bo powiedzmy sobie szczerze, w roku 1956, 27 kwietnia, w Polsce została podpisana ustawa o aborcji, dopuszczająca aborcję. I owocem tej ustawy było to, że 40 milionów dzieci polskich zostało zamordowanych. I co jest ciekawe, w roku 1993, 7 stycznia, Sejm nasz polski uchwalił ustawę chroniącą życie dzieci nienarodzonych. Czy to się wzięło tak nagle, ni stąd, ni zowąd? Otóż nie. Źródło jest zupełnie inne. Święty Jan Paweł II, kiedy był w Polsce w 79 roku, powiedział, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. I to się zaczęło dziać. W roku 1980 powstała w Krakowie potężna krucjata modląca się o to, aby anulowano tę ustawę aborcyjną. I to się stało po 11 latach. W roku 91 i to był owoc modlitwy. Mówią, że około 100 tysięcy ludzi się modliło. I co jest też bardzo ciekawe i charakterystyczne, jesteśmy wyjątkowym krajem, wyjątkowym narodem. Jesteśmy jedynym krajem, w którym w sposób demokratyczny nastąpiło przejście od ustawy aborcyjnej do antyaborcyjnej. Tego nie ma w żadnym innym kraju. A mało o tym wiemy właściwie, mało, prawda? Dokładnie, mało o tym wiemy. I ważną rzeczą jest to, że po prostu to jest owoc tej krucjaty modlitwy. I w tym momencie, co się dzieje, w tym momencie, no, pasuje tego obronić. Księże, powiem tak. Wrzucanie różnych postów, mówienie o czymś głośno, marsze dla życia i rodziny. Ksiądz mówi, że to jest dobre jak najbardziej, ale widzę, że tu idziemy w tą stronę, że ta walka, ona się ma nie rozstrzygnąć tym, co my umiemy technicznie i po ludzku, tylko jak? Duchowo, tak? Dokładnie. Właśnie o co chodzi? Chciałem tutaj przytoczyć człowieka, który mnie zafascynował. W roku 2005 powstał taki film Grzegorza Górnego pod tytułem Cywilizacja aborcji. On jest na płytkach, jest dostępny nawet na internecie. Można go na mojej stronie internetowej parafii Olszanka znaleźć i uruchomić sobie. Ten film trwa pół godziny i w tym filmie pokazane są pewne rzeczy właśnie, na czym polega ta aborcja. I jest jednym z bohaterów tego filmu ksiądz Philip Reilly. Ksiądz z Nowego Jorku, z Brooklynu. Niesamowity kapłan, żyje, ma 90 lat, jeżeli teraz ma nowotwór, jeżeli danemu będzie dożyć, to w czerwcu będzie obchodził 90. rocznicę urodzin. I tenże ksiądz został od 67 roku przez swoich pasterzy powołany do tego, by zajmować się ochroną życia. Stworzył organizację do ochrony życia po prostu i zorganizował międzynarodowy ruch. Przepiękna nazwa, można sobie poczytać w internecie. I przez 30 lat robili różne rzeczy. Manifestacje, niepłacenie podatków, blokowanie klinik aborcyjnych, blokowanie autostrad. Najróżniejsze rzeczy robili. I po 30 latach ksiądz Filip mówi tak, że poszedłem przed Najświętszy Sakrament i mówię, Panie Jezu, to w ogóle nic nie działa. Rezygnuję z tego, dosyć, zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, więc rezygnuję. I wtedy ksiądz Filip mówi, że usłyszał w sercu taki głos. Dlaczego nie próbujesz się modlić? Zacznij od modlitwy. I co ten kapłan zrobił? Ten kapłan zmienił zupełnie strategię. W pobliżu największych klinik aborcyjnych wynajął takie mieszkania, w których zorganizował kaplicę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. I tych ludzi, którzy
wcześniej robili te różne akcje, tych ludzi, którzy po prostu no, działali jak tylko mogli na sposób ludzki, zaangażował, że co godzinę przez 24 godziny na dobę była zmiana, dwie osoby się modliły i adorowały Pana Jezusa. I kolejne dwie osoby od godziny 9 do 16 stały przed kliniką aborcyjną, jedna modliła się na różańcu, druga próbowała wejść po prostu w kontakt z tą osobą i okazało się, że owoce były niesamowite. W roku 95 została zamknięta największa klinika aborcyjna w Wiedniu, która ma na sumieniu 60 tysięcy dzieci nienarodzonych. W Brooklynie, w diecezji tej, z której pochodzi ksiądz Reilly, były 43 kliniki aborcyjne i w ciągu 10 lat takiej modlitwy, takiego działania upadły 23 kliniki aborcyjne. Czyli te 30 lat poprzedniej walki nie dało tyle, co zupełnie, te modlitwy, tak? To było totalnie, zupełnie bezskuteczne. Czyli o co chodzi? Czyli musimy sobie uświadomić i w tym momencie powiedzieć, że to jest walka duchowa. To nie jest, tutaj nie wygramy, nie mamy szans w tej konfrontacji. Przez żadne marsze, przez żadne blokady, protesty czy cokolwiek, to nie odniesie żadnego skutku. Z tego, czym nam mówi ten ksiądz Philip Reilly, mamy jasno pokazaną drogę i kierunek działania. Po prostu modlitwa, post i ofiara, to był kierunek. I moi drodzy, Boże kochany, ja znowu mam to takie moi drodzy, bo taki kaznodziejski ten, przepraszam. Może być, proszę. No właśnie, już jestem przyzwyczajony, bo mówię, więc często kazania. Więc chodzi o co? Chodzi o to, że to jest jedyny kierunek i ja uważam, że my jako naród, osoby, które kochają Pana Jezusa, które kochają już dzieci nienarodzonych i chcą tu zwyciężyć i chcą pomóc, to tylko w ten sposób, tylko tą drogą. Mhm. Ale czy ten sposób, na przykład przekonywanie, mówienie o swoich racjach, na przykład po prostu liczenie się, czyli tych osób, które są pro-life, które chcą coś przekazać, on też jest na powierzchni dobry, prawda? Tak, jest na powierzchni dobry, ale jest bardzo słaby w porównaniu do tego, jakbyśmy próbowali, nie wiem, próbowali przy pomocy miecza walczyć z jakimś czołgiem, czy z jakimś transporterem opancerzonym. Owszem, to jest dobre, ponieważ trzeba zasygnalizować, że jesteśmy, ale cała siła nie tkwi w tym, co my robimy, tylko z drugiej strony. Może pamiętamy, jak była bitwa pod Megiddo i tam Mojżesz i Chór stali i modlili się, kiedy Mojżesz miał podniesione ręce, wtedy Żydzi wygrywali, natomiast w momencie, kiedy mu opadły ręce, wtedy przegrywali. Czyli chodzi o co? Chodzi o to, żebyśmy od tej strony... Ale jednak zaczęli. Żydzi to ręce mu trzymali. Dokładnie. Podtrzymywali mu dokładnie te ręce. I co chciałem tutaj powiedzieć? To jest niesamowite, jak to wszystko jest pięknie wszystko poukładane. Ja tak uważam i mam takie bardzo mocne przekonanie, że nas jako naród, jako Polaków, Pan Bóg powołuje do jednoczenia się wokół Jezusa i Matki Najświętszej, wokół Jezusa Eucharystycznego. I co jest piękne, nasz ksiądz biskup ordynariusz teraz niedawno promulgował synod diecezji tarnowskiej, piąty synod. I tam jest napisane, że zachęca księży proboszczów do tego, żeby przed mszą świętą była godzina adoracji Najświętszego Sakramentu. To już jest coś niesamowitego. Powiem szczerze, że u mnie już jest od kilku lat taka adoracja i widzę niesamowite owoce. Też w parafii Krynica Zdrój, w której wcześniej posługiwałem, powstała w 2008 taka adoracja całodzienna, nie całodobowa, tylko całodzienna, Najświętszego Sakramentu. I też to, co się dokonało w Krynicy, to, co się tam dokonało, no to ludzie, którzy są stamtąd, mogą powiedzieć. Powiem szczerze, to jest ten kierunek. I o co chodzi? Też nasza diecezja jest niesamowita pod tym względem, ponieważ nasz ksiądz biskup, mamy wspaniałego biskupa, on jest otwarty na kaplicę wieczystej adoracji. I tak, od roku 2009 mamy w Dąbrowie Tarnowskiej całodobową adorację Najświętszego Sakramentu. Tam ludzie adorują Pana Jezusa całą dobę. Od iluś tam już lat Jezus ani na minutę nie był sam. Później mamy 2013 rok. Niskowa. Wspaniały ksiądz. Ksiądz Jurek Janeczek, być może znany, zrobił tam, zorganizował to i do dzisiaj mamy tutaj bardzo blisko Nowego Sącza właśnie kaplicę wieczystej adoracji. Także tam całodobowa adoracja trwa. Oczywiście jest jeszcze Tarnów Katedra, kościół naszego księdza biskupa, no bo katedra jest kościołem księdza biskupa. I jest jeszcze Dębica, parafia Świętego Miłosierdzia. Mamy cztery takie miejsca. Ja uważam, i tak jest, że to jest kierunek działania, że to,
jeżeli my będziemy modlić się przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie i będą te całodobowe adoracje, to nie tylko pokonamy tych przeciwników, którzy chcą nam tutaj wprowadzić prawo, które będzie pozwoliło, no, pozwalało na aborcję, ale jeszcze ta modlitwa będzie miała moc przemienić całą Europę. Mhm. Czuję, że to idzie w tym kierunku. Czyli właśnie to ma być ten kurs, tak? Tak, ten kurs. I co ciekawego, jest taka fundacja, nazywa się Totatua, która w tym pomaga. To są ludzie, to są kapłani niesamowicie zaangażowani i po prostu ich pasją jest adoracja Najświętszego Sakramentu. No z takich kapłanów, którzy mają taką pasję, to znam księdza Jurka Janeczka. Pozdrawiam go serdecznie, jeżeli nas słucha. On jak był tutaj w Niskowej, to po prostu to był pasjonat. On sobie napisał, że jego pasją jest adoracja Najświętszego Sakramentu. I kiedy tutaj był proboszczem, pamiętam, uczył dzieci adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest po prostu niesamowity gość. Mamy takich kapłanów. Kolejny ksiądz też niesamowity, który akurat nie jest z naszej diecezji. To jest ksiądz Mariusz Tabor, ojciec franciszkanin, jest koordynatorem opojowników Maryi w archidiecezji krakowskiej, a równocześnie proboszczem w parafii w Wieliczce. I on tam przy tym klasztorze ma wierną kopię kaplicy Porciuncula. I on tam zamierza i już doprowadza, już niedługo prawdopodobnie tam też ruszy w tejże Porciunculi ta wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Po prostu widzę, że to jest po prostu no, ten kierunek. Mhm. I widzę, co jest też piękne w naszej diecezji, że ksiądz biskup jest otwarty na coś takiego. Tylko o co chodzi? Trzeba samemu najpierw spróbować poczuć, co to znaczy adorować Pana Jezusa. Bo to jest tak. Nam się wydaje, że jak pójdę przed Najświętszy Sakrament, to się będę nudził. No to co ja tam w ogóle będę robił, nie? Będzie fatalnie i w ogóle będę musiał, nie wiem, tam odmawiać różaniec czy coś. Ale zawsze jest tak, jak idziesz przed Jezusa w ciszy, bo to jest bardzo ważne, żeby była cisza. Jest 20 minut walki. Ale kiedy tę walkę wygrasz, poczujesz smak modlitwy. Kiedy poczujesz smak tej modlitwy, to wtedy po prostu nie będziesz sobie wyobrażał dnia, żebyś nie był przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, żebyś nie doświadczył tej mocy i tej miłości. I mam też wielu takich znajomych, którzy po prostu mówią, że na początku było ciężko, potem wpisali się tam, mają taki swój dzień adoracji, tą godzinę adoracji Najświętszego Sakramentu i mówią, ja sobie nie wyobrażam życia bez tego. Jak ja bym tam nie był, ja tęsknię za Jezusem, ja chcę tam być, jak jestem u Niego, to mimo, że jest to godzina trzecia w nocy, to mi to wcale nie przeszkadza i wcale nie jestem zmęczony. I ksiądz jak zwykle tu rozłożył nam trochę pozytywnie tą rozmowę tak. W drugą stronę. Ona się potoczyła chyba tak jak miała, bo wcześniej modliliśmy się do Ducha Świętego. Ja zdradzę troszeczkę kulisy przed tą rozmową. Powiedzieliśmy sobie wprost, że chyba nie idźmy może dokładnie w prawo, nie idźmy dokładnie w reguły, w naukę społeczną Kościoła katolickiego, bo ona jest albo przynajmniej powinna być wszystkim znana. I okej, ale zapytam w jednej takiej rzeczy. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Wszystko, co inne jest, od złego pochodzi. Dlaczego pytam, współcześni katolicy, my tak sobie czasem lawirujemy. A może tak, a może 12 tydzień, a może nie, a może tu jest życie, a może tam jest życie. Tymczasem my mamy wprost w Ewangelii powiedziane, jak mamy się zachować. Tak jest. I na czym tu, w czym ten problem polega? Problem polega na komunikacji. Otóż myślę, że wiemy doskonale, może niektórzy wiedzą, że starsze pokolenie nie ma zupełnie łączności z młodszym pokoleniem. Tak jakby, mimo że mówimy po polsku, mówimy jakby w innych językach. Gdzieś mniej więcej od roku 2000 wprowadzono taki jakoś bardzo subtelny sposób zmianę myślenia ludzi. I to się zaczęło od gimnazjum. Kto w 2000 roku zaczął gimnazjum, może pamiętacie, była taka broszurka. Było takie, to nie był zeszyt, tylko takie niebieskie to było, to pamiętam, że to miało kolor niebieski. I tam było napisane, czym jest gimnazjum i na czym to wszystko ma polegać. W jednej szkole, w których uczyłem, pani nauczycielka w tej pierwszej klasie gimnazjum kazała czytać dzieciom ten wstęp. Jak zaczęła to czytać, w pewnym momencie nauczycielka usłyszała, natychmiast kazała przerwać, pobiegła do pani dyrektor i to schowano. O co chodzi? Nie jestem w stanie teraz tego odtworzyć tutaj, jak to było. W każdym razie chodziło o to, że już tam było zasygnalizowane, że gimnazjum nie jest po to, żebyś ty jako uczeń tam wypełniał pewne rzeczy, tylko ty masz decydować o pewnych rzeczach, a nauczyciele mają ci w tym pomóc, czyli przewarunkowanie. I zrobiono coś takiego, że zmieniono sposób myślenia, ponieważ ludzie starsi byli wychowywani w tak zwanym klasycznym
sposobie myślenia, czyli jest dobro i zło, prawda i fałsz. Czyli co? Wybieram dobro i wybieram prawdę. Odrzucam zło, odrzucam fałsz. Natomiast młodzi ludzie teraz mają tak ustawieni są, że nie ma obiektywnego dobra czy obiektywnej prawdy, tylko to ja decyduję, co jest dla mnie dobre. I jeżeli ja będę uważał, że można, no to można. I teraz jesteśmy na tym etapie, tak? Dokładnie. Jeżeli ja uważam, że nie można, ja ci nie przeszkadzam. Ty sobie możesz uważać, że nie można zabijać, a ja uważam, że można i takie mam prawo. Czyli brak obiektywnej jednej prawdy. Dokładnie. I to się nazywa postprawda. Relatywizm. Tak, relatywizm, dokładnie postprawda. I właśnie ludzie, z człowiekiem tutaj nie ma dyskusji. Czyli jeżeli byśmy chcieli z takimi ludźmi dyskutować merytorycznie, to nie ma sensu, ponieważ nie mamy porozumienia. Więc jaki sposób? Tylko Bożymi metodami. Tak jak ksiądz Filip Reilly pokazał nam. Nie ma sensu działać po ludzku, bo to i tak nie ma sensu. Ale kiedy my klękamy przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, i to, kochani, jest to, co powiem, jest bardzo ważne. To jest kluczowe w tym wszystkim i myślę, że zapamiętajmy sobie bardzo ważną rzecz. Co zrobić, aby ta nasza modlitwa była skuteczna? Przede wszystkim klęknąć przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie i uniżyć się. Druga rzecz, bardzo ważna. Nie mieć do nikogo żalu w sercu. Nie mieć żalu do polityków, bo jest coś takiego, że my czasami widzimy, że politycy prowokacyjnie nas uderzą, na przykład poniżą. Jakiś polityk z nienawiścią i pogardą poniży nas jako chrześcijan. I co się wtedy w nas rodzi? Wtedy w nas się rodzi kontrakcja, czyli po prostu gniew, złość i pragnienie zemsty. Dlaczego oni to robią właśnie, aby to wywołać? Bo w tym momencie, kiedy ja mam taki żal, taką chęć zemsty nie wobec możemy tych się ludzi, normalnie modlić. Tak, to w tym momencie nasza modlitwa jest bezskuteczna, nic nie działa. Natomiast w jaki sposób do tej modlitwy stanąć? I tutaj nas uczą tacy ludzie jak Daniel, jak królowa Estera i jak Mojżesz. Oni nie mówili, Panie, miej litość nad tym i tam. Nie, miej litość nad nami, czyli co? Ja teraz taki schemat powiem. Stajemy przed Panem Bogiem i powiemy tak. Panie Boże, czy Panie Jezu, my jako naród bardzo zgrzeszyliśmy. Nie zachowaliśmy przykazań, nie słuchaliśmy świętego Jana Pawła II, zaniedbaliśmy bardzo wiele łaski i prawdopodobnie nie wiadomo, czy nie zostanie nam cofnięta ta obietnica, która jest dana przez świętą siostrę Faustynę. Więc miej litość nad nami. W momencie, kiedy my im wybaczymy i staniemy po ich stronie, mówimy, Panie, to jest kara, która nas spotyka. Miej nad nami litość. To w tym momencie jesteśmy w autorytecie dzieci Bożych przed Bogiem i kiedy nie ma tego żaru w sercu, w tym momencie po prostu nasza modlitwa ma moc przemiany świata. I wszystko jest możliwe. Przy takiej modlitwie wszystko jest możliwe. I chcemy, żeby owoce tej rozmowy też były, prawda? Oby były, no właśnie. Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Za również pozdrawiam wszystkich i niech Pan Bóg błogosławi na cały dzisiejszy dzień. I bardzo was proszę, kochani, jeżeli dzisiaj, ponieważ to nie są żarty, dzisiaj w Sejmie będzie dyskutowana ta ustawa, będą czytane te projekty. Kochani, nie emocje. Wyłączmy zupełnie emocje. Zostawmy to wszystko. Dasz radę, pomódl się dzisiaj. Odmów dziesiątkę Różańca Świętego. Jeżeli dasz radę, weź jakiś post. Może na przykład sobie post o chlebie i wodzie w tej intencji. Może pójdź na adorację. Na pewno gdzieś w pobliżu u ciebie jest jakaś adoracja Najświętszego Sakramentu, czy takiej, czy w innej formie. Bądź dzisiaj i wesprzyj tych, którzy są bezbronni. Bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest walka między partią a partią. To jest walka między siłami ciemności, a naszym narodem i Kościołem i ludźmi bezbronnymi. I tylko Bożą mocą możemy ją pokonać. Amen. Amen. Ksiądz Paweł Pająk, proboszcz parafii. Dziękuję. Matki Boskiej Królowej Polski w Olszance. Dziękuję za spotkanie. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.